Dzień dobry, witam Państwa. Naprawdę, jak ja się stęskniłem, muszę Wam powiedzieć. 4 lata mnie nie było w Wiedniu. Pan też 4 lata Pana nie było? Może tym samym pociągiem jechali. Ale zgodnie ze staropolskim przysłowiem, to jest myśl przednia, pojechać do Wiednia. Przyjechałem. Jest to staropolskie przysłowie, które sam wymyśliłem przedwczoraj. No i przyjechałem, proszę Państwa, no bo gdzież obchodzić taki szczytny jubileusz, bo tak wyliczyło mi się, że 40 lat już, proszę Państwa, ja na estradach kabaretowych występuję. Tak, jestem, proszę Państwa, jubilat, można powiedzieć. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo. Aż mi się łza w oku kręci. Piotrek Szulik powiedział, ty wiesz, przyjdziesz na jubileusz, bo ty się ubierz porządnie, powiedział mi, żebyś nie wystąpił jako jakaś neonówka albo inne paranormalni, tylko żeby to było, wiesz, no to się specjalnie na zarządzenie szefa, bo to oczywiście to może nie zależy, ale tak odbity może być. 40 lat, proszę Państwa, temu założyłem z Janem Kaczmarkiem kabaret Elita, no i poszło. Tak, myśmy od razu zrobili karierę w tamtych czasach, zaśpiewaliśmy piosenkę w Opolu pod tytułem A mnie się marzy kurna chata. Ludzie uwielbiali, wymawiać samo to kurna. No i taki byliśmy przekorny narodem. Czas na dziani, pojechałem do sklepu. Broń i amunicja. Wpada, mówi, dzień dobry, poproszę broń i amunicję. A ta, co sprzedaje, mówi, a poproszę pozwolenie na broń. Ja mówię, nie mam. Ona mówi, jak pan nie ma, panie Tadeuszu, bo mnie poznała. Niech pan pójdzie 300 metrów dalej, tam jest bazar. To pan kupi, ile pan chce, zezwolenie. To pół naszej ceny. Już pani, mnie ludzie znają, chodzą drozda mafię zakłada. Nie chcą mu ludzie na występy chodzić, będzie z karabinem na razie. I pani powie, gdzie to się załatwia? Takie zezwolenie. Ona mówi, no gdzie? No, komenda stołeczna policji, pójdzie pan i pan zostanie. Poszedłem do komendy, mówię, dzień dobry, chciałem pozwolenie na broń. Facet mówi, to pisz pan podanie. Ja mówię, sami specjalność jest konwojem. Ja mówię, dobra, dawaj pan te papiery, bo już niedługo jadę. Na razie musi pan przejść badania lekarskie. Bo u nas taki przepis jest, że jak ktoś chce mieć pozwolenie na broń, to musi być zdrowy. Jak jest chory, nie dadzą. Chorego mi dobiją, koniec. I skierował mnie do okulisty, żeby sprawdził, czy ja nie ślepy. No bo jak ślepy, to zezwolenie tylko na ślepaka. Proszę Państwa, są następne osoby, które pamiętają pierwszy przyjazd Tadeusza Drozdy do nas, do Wiednia, do nas, do Poloneza, w 1989 roku. I potem było tak regularnie. Ode mnie się zaczęła ta zmiana ustrojowa. Tadeuszu, pięknie Ci dziękuję. Gdzie są te dziewczyny? Gdzie są te dziewczyny? One zostały poczęte. Tak jest. Zobacz, co my w środku tutaj dla Ciebie mamy. Proszę, kawalerowie zdobywca Wiednia, Tadeusz Drozda. A teraz jeszcze kwiaty, tak dziewczyn, tak? Coś rewelacyjnego, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja nie mam pozwolenia na broń. Dziękuję ślicznie. Tadeusz. Dziękuję bardzo, może przy okazji, jak już jestem, to powiedz. Na lampkę. Proszę Państwa, wobec tego, jak już artysta dostał taką broń, to wypadałoby zrobić bisa. Jest sytuacja taka, że ja sam się prosiłem na tego bisa, no bo się bałem, że nie zapisujecie. Ale mnie ten Piotrek zażył, no. Naprawdę nie mam pozwolenia na broń, ani... A to jest ostre. Dobrze, że się nie gola, ale wiecie, to jest... proszę bardzo, później Piotrek tu zaprosił na lampkę wina, możemy sobie zdjęcie ze szabą robić.